Światowej zgromadził ludzi, którzy chcą walczyć czy zmieniać system żywności z przemysłowego na system suwerenny, czyli tworzyć alternatywne systemy żywności. To jest trochę, mówienie o tym samym różnym językiem, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć alternatywę wobec przemysłowego rolnictwa, przemysłowej produkcji żywności, konsumpcji, żeby stworzyć system, w którym my ludzie, konsumenci, my rolnicy, będziemy mieli większy wpływ na cały proces. Suwerenność żywnościowa jest to prawo ludzi, prawo krajów do decydowania o tym, co zostanie wytworzone, wyprodukowane, jaka żywność, na jakich zasadach, przy użyciu jakich środków, jak będzie również dystrybuowana. Czyli jest to pełna kontrola i wpływ na to, co jest produkowane i w jaki sposób. Ale również w taki sposób, aby nie szkodziło to środowisku naturalnemu, ani ludności innych krajów. Myślę, że osoby, które tutaj przyjechały, diagnozują aktualny system, który dąży do przemysłowej produkcji żywności jako zły i niespełniający swoich podstawowych funkcji, ponieważ jest on kierowany głównie przez duże korporacje, za którymi stoją ogromne interesy nastawione na zyski. A żywność to jest taka rzecz, która nie powinna być towarem, a raczej prawem, z czego powinna służyć ludziom i realizować ich podstawowe potrzeby. I ludzie, którzy dostrzegają ten problem, przyjechali tutaj po to, żeby wspólnie rozmawiać, wymieniać się i być może tworzyć również jakieś strategie oporu, a jednocześnie promować alternatywy, które już istnieją, są jeszcze w zalążku, żebyśmy mogli razem, no, mówiąc górnolotnie, zmieniać ten świat, zmieniać ten system. Dzisiaj konsumenci, mieszkańcy miast mają w niewielkim stopniu dostęp do alternatywnych systemów żywności. Kiedyś były to bazary i targi, teraz jest ich coraz mniej lub są drogie, lub właściwie nie wiadomo skąd jest ta żywność, często po prostu kupowana na giełdach z zagranicy. Dlatego tworzone są inicjatywy konsumentów, którzy chcą mieć wpływ, chcą mieć kontrolę nad procesem produkcji żywności, jednocześnie chcą nagradzać rolników za to, że wytwarzają dobrą żywność. Wobec tego tworzą się grupy konsumentów w postaci kooperatyw, ruchów RWS, czyli rolnictwo wspierane przez społeczność. Tworzą się również ekologiczne bazary, platformy sprzedaży. Cały czas jest to w powijakach. Pytanie jest teraz, jaką formę, w jaką stronę to pójdzie, bo możemy sobie wyobrażać inicjatywy czysto komercyjne, które będą mówiły, że żywność jest wspaniała i dobra, ale niestety bardzo droga. Dlatego ważne jest, żeby ta sprzedaż była bezpośrednia, wtedy prawdopodobnie skraca po prostu, czy obniża cenę. Jednocześnie bardzo potrzebujemy więcej rolników, którzy będą uprawiać w oparciu o agroekologię i ekologiczne sposoby produkcji. Potrzebujemy więcej cały czas grup konsumentów zorganizowanych, którzy będą chcieli tworzyć po prostu rynki zbytu dla tych rolników, którzy będą ryzykować uprawę ekologiczną, z czego jest cały czas dużo pracy po obu stronach i wierzę, że ona będzie miała miejsce i się wydarzy. To, w jaki sposób konsumenci, po prostu ludzie, dochodzą do tego, że chcą zmiany systemu, jest bardzo różny. To znaczy, że u mnie się to zdarzyło poprzez świadomość, wiedzę ekonomiczną i polityczną. To znaczy, że jego niezgoda na system oparty na niesprawiedliwości, eksploatacji ludzi i środowiska. Tak było w moim przypadku, ale w mojej kooperatywie są ludzie, którzy przychodzą dlatego, że ich dzieci mają alergię i wiedzą, że rolnictwo oparte o pestycydy jest po prostu złe dla nich. Są ludzie, którzy chcą żyć właśnie bardziej w zgodzie z przyrodą. Przychodzą tacy, którzy chcą po prostu coś z innymi razem robić, współpracować i prowadzić jakąś inicjatywę. Więc jakby jest bardzo wiele powodów. Nie wiem, który jest najlepszy, który jest najbardziej trwały. Ja mam swoje preferencje, ale nie znaczy to, że to jest lepsze niż gorsze. Ważne, żebyśmy wszyscy mieli no mniej więcej wspólne cele, nawet jeśli mamy różne powody. Jednakowo, że wydaje mi się istotne postrzeganie żywności jako elementu czy jako kwestii politycznej. Bo jeśli nie będziemy podnosić tego jako kwestię polityczną, to i będziemy w stanie być bardzo łatwo przekupieni marketingiem dużych sieci, które też będą nam oferowały coś, co jest ekologiczne i ładne i zdrowe, a już wtedy nie będziemy pamiętać o środowisku, albo nie będziemy pamiętać o prawach pracowniczych, więc jakby to musi być według mnie koncepcja dość spójna,
która wypiera eksploatację ludzi i środowiska. Bo zależy skąd jesteśmy, bo w niewielkich miasteczkach to chyba nie wiem, szczerze mówiąc nie mamy wiele opcji, bo mam wrażenie, że tam są już same dyskonty. Przynajmniej tak jest w mojej rodzinnej miejscowości. To jest bardzo smutne, ale teraz chyba najwięcej to jest tak, że albo... Aha, to co jest bardzo istotne i jest jakimś takim pozytywnym w ogóle elementem i bardzo unikatowym, to że w Polsce cały czas istnieją jeszcze jakieś ogródki działkowe i prawie każdy ma kogoś, jakąś rodzinę, co ci daje jakieś świeże warzywa lub jakieś jajeczka i to jest fajne, bo u nas to cały czas funkcjonuje, to jest alternatywa, która istnieje od lat, zanim jeszcze mówiliśmy o alternatywach, które są pomysłami z zachodu czy skądś tam, tak? To jest fajne, że u nas istnieją takie alternatywy, czyli taki równoległy system żywności gdzieś tam funkcjonował. No oczywiście, że chciałabym powiedzieć, że załóżcie własną kooperatywę i wszystkich do tego zachęcam. Jest to wspaniała przygoda, dość trudna, ale jak ktoś lubi wyzwania, to jest na pewno dobry sposób. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś w przyszłości mogli wspólnie pracować, żeby dopracować taki model, który będzie łatwy do kopiowania. Powiedziałabym, należy szukać bezpośrednich kontaktów z rolnikami i nawiązywać współpracę, która będzie dobra dla dwóch stron. I ja bym widziała jakieś rozwiązanie w tym, że mamy właśnie kooperatywną hurtownię czy skup i dystrybuujemy to na dużą ilość kooperatyw. To by było świetne, bo cały czas mamy za małą liczbę kooperatyw. Więc niektórym się dopłaca lepiej, a niektórym mniej. No niestety cały czas jest trochę za mało wsparcia ze strony, znaczy cały czas jest po prostu za mało wsparcia albo trudniej ze strony państwa. Dla mnie istotna jest możliwość wpływu i redukowania niesprawiedliwości oraz wpływania na pozytywne procesy. Wydaje mi się, że tak jak w kooperatywie dobrze, wszystko co robimy właściwie staram się być krytyczna, nie wydaje mi się, żeby ktoś na tym tracił. Wydaje mi się, że wszystkie strony są zadowolone, a niewiele jest takich rzeczy na świecie, a już w ogóle niewiele jest takich prac, które można wykonać, które są tak neutralne lub pozytywne etycznie. Więc to mnie bardzo cieszy. Bardzo bym chciała, żebyśmy mieli taką siłę, żebyśmy komuś przeszkadzali i będę do tego dążyć. Na razie jesteśmy jakimś listkiem figowym tego systemu, jakimś tam niewielkim błędem systemu, małą alternatywą, ale bardzo bym chciała, żebyśmy urośli w siłę i żebyśmy zaczęli w końcu komuś zagrażać. To by było wspaniałe i mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. Niestety no, jest tak, że po prostu nami nie kieruje chęć zysku w większości. A ci wszyscy decydenci właśnie tym się kierują. I bardzo ciężko jest to przeciwstawić, bo zwykle ludzie, którzy się dążą, kierują zyskiem, są o wiele bardziej zmotywowani niż ci wszyscy, którzy robią inne rzeczy po prostu dla sprawy. I to jest coś, co sprawia, że cały czas po prostu ciężko się walczy z wielkimi budżetami, zapałem i ideami. A będziemy to robić. Tworzenie alternatywnych systemów żywnościowych jest ważne dla konsumentów, bo jeśli nie będziemy tego robić teraz, nie będziemy wspierać tego, nie będziemy wspierać zdrowego rolnictwa i ekologicznej produkcji, to za kilkanaście lat nie będziemy mieli już wyboru. Teraz jeszcze mamy małe gospodarstwa i mamy jeszcze ziemię, która należy do rolników. Ale za chwilę nie będziemy mieli wyboru, bo zdominują nas sieci sklepów wielkopowierzchniowych, supermarketów z żywnością nie wiadomo skąd i naprawdę nie będziemy mieli już wybory, będziemy skazani na to, co nam dają. Więc póki jeszcze mamy, jeszcze istnieją gospodarstwa, w których możemy kupować bezpośrednio i poza głównym nurtem, róbmy to, bo od tego, gdzie wydajemy pieniądze dzisiaj, od tego zależy, co będzie istniało, czy będzie to wielki sklep, czy będzie to małe gospodarstwo, czy będzie to jakiś pan Ziółko, czy to będzie ktoś anonimowy, nie wiadomo skąd. Więc jakby póki jest możliwość, wspierajmy to, co dobre.